Zajęcia kreatywne w otwartej przestrzeni miejskiej to propozycja świetlicy podwórkowej Krokus Gronowo, która zaprasza raz w tygodniu na skwer przy parkingu na ulicy Łowieckiej 99, gdzie rozstawiony zostanie specjalny namiot. Projekt potrwa do 21 września. W sumie zaplanowano 8 spotkań. Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie atrakcji kreatywnych, plastycznych i technicznych. Krokus Gronowo zaprasza całe rodziny, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Warsztaty są bezpłatne i nie trzeba się na nie wcześniej zapisywać. Wystarczy pojawić się we właściwym miejscu i czasie. Informacje o kolejnych spotkaniach publikowane będą z wyprzedzeniem na facebookowym koncie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Krokus.